Cześć, jestem Emilia i chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać na temat mojej praktyki w domu pomocy społecznej, a także na temat środowiskowego domu samopomocy. Myślałam, że ta praktyka przebiegnie troszeczkę inaczej, no i trochę się sparzyłam. I przyznam Wam, że no, to nie był dla mnie najlepszy czas, ze względu na to, że to była moja pierwsza styczność z tym tematem. Nie byłam w stanie tam normalnie funkcjonować. Przerażało mnie to. Po prostu czułam się ciężko tam. Nie wiem, jak to opisać. Źle mi tam było, naprawdę. I nie chodziło o ludzi, których tam spotkałam, bo byli naprawdę cudowni. Ale po prostu... Mówię, no nie dam rady. Psychicznie, po prostu... To była dla mnie petarda. No ale później udało mi się przystąpić do pracy w środowiskowym domu samopomocy i tam odkryłam właśnie tą niepełnosprawność na nowo. Przyznam, że środowiskowy dom samopomocy dał mi bardzo dużo. Ja wtedy odnalazłam tu radość, te szczęście, wiecie, taką miałam możliwość poprzebywania z tymi osobami, mogłam im pomóc w różnych czynnościach i po prostu poznać ich i zrozumieć to, kim są. Nie jesteśmy w stanie odczytać każdego człowieka, ale samo to, że coś ta osoba nam komunikuje, coś nam powie, samo to, że ja coś tej osobie odpowiem, już daje dużo. Buduje się relacja. Wiadomo, trzeba tu też uważać na sposób prowadzenia rozmowy i na typy relacji, żeby to też było w jakimś tam odpowiednim wymiarze. Ale przyznam Wam, że po prostu czasami czułam się, jakbym na przykład rozmawiała ze swoją mamą albo z babcią. Było naprawdę cudownie. Były takie momenty, że nawet tańczyliśmy razem, albo krzyżówkę rozwiązywaliśmy, albo po prostu spędzaliśmy czas na piciu kawy i po prostu byliśmy. Nawet czasami milczeliśmy, także wiecie, o co chodzi. Ja to czuję. Po prostu wiem, o co chodzi. Nie sądziłam, że to może aż tak się różnić. To nadal jest ta niepełnosprawność. Ale to jakoś było inaczej. Nie jestem w stanie tego określić. Może byłam zbyt młoda i no nie rozumiałam tego. A może po prostu wymiar pracy i to, jak to wygląda, się różnił. Pewnie w tym tkwi szczegół, tak mi się wydaje, aczkolwiek no nie jestem pewna. Opisz mi jednym słowem Twoje doświadczenie w środowiskowym domu pomocy. Jednym słowem? Jednym słowem. Nowość. A w DPS-ie? Jednym słowem? Przełamanie. Całkowita zmiana perspektywy. Nie sądziłam, że podobne tematy, ale jakby ulokowane w całkiem innym miejscu, mogą się tak od siebie różnić. I nie sądziłam, że w jakiś sposób to zrozumiem, bo to dla mnie było, wiecie, takie zderzenie się z rzeczywistością. Ja nie sądziłam, że pomimo iż na początku doświadczyłam może nie to, że coś złego, tylko po prostu dla mnie to było takie, no inne, tak? A później się zetknęłam z jeszcze inną rzeczywistością i w ogóle było 180 stopni, to... Wierzcie mi, ja nie sądziłam, że po prostu tak będzie. I dlatego stwierdziłam wtedy, że to jest to. Wtedy też dostrzegłam, że moim dużym zasobem jest taki aspekt społeczny, że jestem w stanie dotrzeć do każdego, z każdym porozmawiać. Może nie każdego zrozumieć, bo też trzeba siebie zrozumieć czasami, ale chodzi o taki wymiar, że chyba to się nazywa empatia. Potrafiłam też dostrzec tą perspektywę. I to myślę, że to jest bardzo ważne. Także to było moje takie podsumowanie tego wszystkiego. Widzimy się następnym razem. Cześć! Opowiedz mi coś o tym. Było fajnie.